To wbicie łopaty to symboliczny początek budowy Radomskiego Centrum Sportu, w którego skład wejdzie m.in. hala sportowo-widowiskowa oraz stadion piłkarski. W hali swoje mecze będą rozgrywały m.in. Rosa Radom oraz Cerrad Czarni Radom. Przygotowaliśmy tę inwestycję od strony dokumentacyjnej, ale też, co było zadaniem równie trudnym, zrobiliśmy odpowiedni montaż finansowy. Montaż finansowy, który pozwala nam sfinansować to przedsięwzięcie, to blisko 110 milionów złotych, przy czym cieszy niezmiernie fakt, że udało się pozyskać 50% kosztów kwalifikowanych na budowę hali widowiskowo-sportowej, to kwota około 30 milionów złotych. Pozostała część finansowania inwestycji będzie leżała po stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. MOSiR wyemituje obligacje, które zostaną objęte przez jeden z banków. Bank ten zresztą już został przez spółkę wybrany, natomiast oczywiście zabezpieczeniem tych obligacji jest wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radomia. Za budowę hali i stadionu będzie odpowiadała radomska firma Rosabud wspólnie ze spółką Maxto z Krakowa. Chciałem podziękować za wybór, a najlepszym podziękowaniem będziemy widzieli za 20 parę miesięcy w obiektach, które nie wątpię w to, że w wysokiej jakości i komforcie dla widzów przekażemy, bo one również mają służyć nam, mieszkańcom, do wygodnego w miarę wygodnego oglądania widowiska. Czuję, że to jest początek nowego poziomu dla Radomiaka. Tak rozpoczęcie budowy stadionu określił Sławomir Stępniewski, prezes Radomiaka Radom. Naszym zadaniem jest stworzyć warunki jak najbardziej optymalne do tego, żeby móc trenować i wreszcie grać przed, nie da się ukryć, że wspaniałą publicznością w Radomiu, bo kibicowsko to już jesteśmy w ekstraklasie. Przypomnijmy, że hala sportowo-widowiskowa z 5000 miejsc siedzących powstanie od strony ulicy Struga. Równocześnie będzie prowadzona budowa pierwszego etapu stadionu piłkarskiego. Trybuna sąsiadująca z halą będzie zadaszona i pomieści 3,5 tysiąca widzów. Przeciwległa trybuna z minimum 2000 miejsc siedzących będzie na razie odkryta, ale pozostanie możliwość jej rozbudowy i zadaszenia.